Siemanko, z tej strony Goferek, witam was w kolejnym filmie na kanale, a dzisiaj pokażę wam, jak za darmo mieć po prostu ruchomą, animowaną tapetę. Zapraszam do oglądania. Dobra, pierwsze co musimy zrobić, to wejść na taką oto stronę i zjechać do zakładki Download. Ta strona będzie w opisie filmu. I tutaj pobieramy tą zakładkę dla starszych systemów Windows, czyli poniżej Windowsa 10. A tutaj mamy powyżej Windowsa 10, to będzie z Microsoftu, ze sklepu. A to będzie normalny instalator po prostu. Gdy już to mamy, przechodzimy i w pobranych dwa razy klikamy na to. Gdy instalator się otworzy, klikamy tą opcję. Wybieramy język, w tym przypadku najlepiej będzie wybrać angielski, bo mało bardzo jest opcji. Dalej. Akceptujemy regulamin i tutaj wybieramy sobie lokalizację, gdzie chcemy zainstalować aplikację. W moim przypadku będzie to dysk E. Po wybraniu dajemy dalej, next i install. Czekamy, aż program się zainstaluje. Witamy finish i program nam się otwiera. W tym momencie mamy wiele opcji do wyboru i tapet. I teraz tak, jeśli mamy dwa monitory, warto wejść tutaj aktywne tapety i tutaj mamy do wyboru dwa monitory. Tutaj wybieramy, żeby tylko na jednym ekranie wyświetlało, na wielu ekranach, czyli dwóch i więcej, oraz żeby duplowało tą samą tapetę. Ja zaznaczę przez wiele ekranów i klikamy OK. Teraz możemy wybrać sobie którą z dostępnych opcji, na przykład OK. Gdy już to sobie wybraliśmy, to możemy na tym pozostać, a jeśli nam ta tapeta się dalej nie podoba, dodaj i tutaj wybieramy plik lub adres, który chcemy, aby wyświetlał nam się na monitorze. Teraz dajemy otwórz i na przykład wybierzemy sobie, wyciszę jeszcze dźwięk, OK. I teraz na przykład wybiorę w filmach, na przykład najnowszy mój film, który jest na kanale. Klikam OK. Z aplikacji dodaję ten film. I teraz mamy film na monitorze. Ja jeszcze ustawię na jednym monitorze, żeby to lepiej wyglądało. I teraz po prostu film będzie nam się odtwarzał na monitorze w ramach tapety po prostu. Dobra, wróćmy sobie do poprzedniego. I teraz pokażę wam opcję, jak zainstalować to przez sklep Microsoft Store. Otwieramy sobie sklep. I teraz tutaj w pasku wyszukiwania wpisujemy nazwę tej aplikacji. Klikamy Enter. I klikamy zainstaluj. Ja tego nie będę robił, ponieważ przed chwilą to zrobiłem z konwencjonalnego instalatora. Ale jeśli ktoś ma Windowsa 10 lub nowszego, zawsze może zrobić tą opcją. Dobra, teraz może przejść w ustawienia. I tutaj mamy różne ustawienia dotyczące tapety. Może on odtwarzać dźwięk, dlatego tutaj sobie możemy jej głośność ustawić. Tutaj na przykład mamy ustawienie interfejsu. Czy chcemy, żeby aplikacja nam się uruchamiała przy starcie systemu, czyli po ponownym włączeniu komputera automatycznie, żeby tapeta od razu była. I czy chcemy, żeby ta ikona była w zasobniku systemowym. Dalej możemy przejść do wydajności. I tutaj możemy ustawić różne rzeczy związane z wydajnością komputera. Żeby na przykład, kiedy będziemy grać, a mamy jeden monitor, tapeta nie zużywała bez sensu mocy obliczeniowej procesora z karty graficznej. Więc teraz mamy na przykład tak, jeśli uruchomię inną aplikację pełnoekranową, to tapeta się wyłączy, zatrzyma się po prostu. Gdy aktywne będą inne aplikacje, to pozostaje bez zmian, bo na przykład ta aplikacja może być zminimalizowana, ale możemy sobie też ustawić, że zatrzyma się tapeta. Tak samo przy zasilaniu bateryjnym w przypadku laptopa, jeśli nie chcemy, żeby
szybko zużywała się bateria, to też możemy dać pauzę po odłączeniu od zasilacza i w trybie oszczędzania energii. Podczas sesji na przykład zdalnego pulpitu, gdy no jakby nie było, potrzebujemy więcej też obliczeniowej mocy procesora i jeszcze parę innych funkcji. I dobra, i to byłoby na tyle z tej aplikacji. Jeśli film Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję. Nie zapomnijcie też wpaść i obejrzeć inne filmy na moim kanale. Do następnego i cześć.